Cześć wszystkim. Znowu pan 7. Przeciąg Baldur's Gate 3. Dobrze. Pod przedostatnim filmem pan Banan 200 powiedział, że nie powinniśmy póki co zagłębiać się w tutaj. Aczkolwiek gra sugeruje, że powinniśmy, ponieważ dostaliśmy to zadanie, żeby znaleźć tutaj coś na Torma. Ale pan Banan 200 bardzo mocno sugerował, że najpierw powinniśmy się zająć... wieżami. Dobra, więc tak, gdzie jest mój punkt? Od Rockport. Rogatki Refrain. Wiem, gdzie czego szukam, tylko nigdzie nie widzę tego. Dobra, nie będzie to. W takim razie posłucham się tej zapewne mądrej porady. I tak. Tak, co miałem do powiedzenia? Pójdziemy do wież, ale nie będziemy całych wież robić, nazwijmy to. Zbadamy, jak tam wygląda sytuacja. Tak, zbadamy sytuację, jak to wygląda, co tam możemy pogadać, pogrzebać, pogmerać. A jak już będziemy... Jak to się mówiło? Poszukam, popatrzę. Zrozumiem więcej. A potem dopiero... wkroczymy do akcji. We're close. I can feel it. The absolute. Its power is strong here. Yeah. W każdym razie, co miałem do powiedzenia? Postaram się nie zabijać Torma, dopóki nie ogarniemy tego mauzoleum. Mam nadzieję, że taka jest poprawna kolejność rzeczy. Bo mimo wszystko zdaje się, że przed zabiciem Torma powinniśmy pójść do mauzoleum. Ta gra sugeruje. Aleś ty brudny. His thoughts invade your own, probing for purchase. Your parasite purrs in recognition. Ah, one blessed like myself. What news, true soul? Zinfiltrowałem obowisko harfiarzy chronionych przez kapłankę Selund. Impressive. You'll find Zrael in the audience chamber, true soul. She'll be wanting to hear from you. Let's hope this Zrael likes what we have to say. Jej imię. Praise the absolute. Okej, dobra. Will tego nie pochwala. Trochę szkoda, bo wcale nie mam... Tak jak w Gobliński twierdzi, wcale nie mam chęci zdradzać naszych towarzyszy. Tylko po prostu tak powiedziałem, bo tego ode mnie sugerowali. Wiecie, wczuwam się w rolę. Okej. Myślę się, że cała twierdza jest chroniona przed klątwą. Mają kilka guli tu i tam. Dobra. Wieżę wschodzącego księżyca. Widzę jedną wieżę. Ale perspektywa trochę nie pozwala mi zobaczyć nic więcej. Dobra. Wejdźmy do środka. There can be no doubt. This is the place. This is where we'll discover the secret of the absolute. Another true soul. The disciple wants to see you. Through the main doors. Dobra.
Welcome, Truesolve. The disciple will have work for you, I expect. Wygląda się jak Will. Ponownie te oka. O, kupiec. Tarf. Gdzie ty jesteś, Tarf? W drugą stronę w ogóle patrzę? Nie. Czasami tam gubię się w tej perspektywie. Tutaj jest Tarf. If you have coin, then show it. A mamy dużo. Dobra. Dwie rzadkie rzeczy, bardzo rzadkie. Po pierwsze, halabarda dwuręczna. Broń wartownicza. Otrzymuje plus 1 testów do inicjatywy oraz ułatwienie do testów cech związanych z percepcją. Szybki refleks. Test ataku w ramach reakcji jest wykonywany z ułatwieniem. Całkiem fajna broń. Nie powiedziałbym. Tym bardziej, że ma dodatkowe obrażenie od mocy. Jakbym aktywnie korzystał z którychś z naszych wojowniczek, to pewnie bym użył. Strzała z guby humanoidów. Podwójne obrażenia humanoidom. Kurde, ale obrażenia. Kupię. Dobra. Twoja klasa pancerza zwiększa się o 1, jeżeli masz bardzo inspirację, możesz jej użyć ponownie. Nie, to są moje obecne. Rękawice pojedynkowicza. Gdy w głównej ręce masz jedną broń, a w ręce dodatkowej nie trzymasz niczego, otrzymujesz prawie plus 2 do testów ataku wręcz bronią. Otrzymujesz prawie plus 3 do testów inicjatywy oraz ułatwienie do testów cech związanych z percepcją. Gdy wróg trafi cię atakiem wręcz, możesz użyć reakcji, aby powalić go na ziemię, chyba że wykonał dany rzut obrony na zręczność. Całkiem fajna, nawet bym nie powiedział. Serce władcy ruin. Podczas szały postać nosząca tę zbroję generuje 2 tury gniewu. Kondycja plus 2. Po co barbarzyńca miałby nosić taką lekką zbroję? Zbroja skórzana plus 2. Trzymujesz premię do rzutów przeciwko swoim czarom. Kto jest wielkoludem? Łuk tytana. Broń ta zadaje dodatkowe obrażenia równe wartości twojego modyfikatora z siły. Fajna opcja, ale nie dla nas, bo nie mamy siły. Postać mająca co tym jeszcze zaatakuje z ułatwieniem, atak wykonuje u celu krwawienie. Dobra, ta tarcza jest całkiem fajna. Tak, weźmy ją sobie. Dobra. Cyk. Przy okazji możemy posprzedawać trochę gratów. Kuszaki Tianki. To w sumie możemy komuś dać. Możemy nawet... Nie, to jest ciężka kusza. To nie możemy nikomu dać. Dobra, coś jeszcze możemy posprzedawać, pewnie tak. Telekineza ponoć jest bardzo fajnym czarem. Ale póki co nie mam nikomu miejsca na ten, żeby to wymienić.
Dobra. Powiedzmy, że na razie tyle. Dobra, to jest jeszcze jeden kupiec, tak? Roa. Your family. Ah, a new face come to bask in the light of the absolute. How can I be of service, true soul? Nowe oblicze. Spotkaliśmy się już w obozowisku goblinów. Ciekawe, czy... Dobra, wiecie, co zapiszę, bo to nie brzmi jak mądra rzecz do przypominania. Of course. Just before some godless lunatic purged the place of every innocent soul. A pity neither of us saw what happened. O, ta, bardzo szkoda. Za siebie, miałem całkiem dobry widok na tę rzeź. Better to keep that quiet, unless you want another look from the receiving end. Look around. All manner of beasties united against the enemies of the Absolute. Quite a god to bring them all together, and quite a fool who draw their ire. Nie jesteśmy zbyt mądrzy. Przestań dawać, po co tu naprawdę jesteś? I'm not the one putting on an act, true soul. Though I'd mind how well you mouth your prayers. Spend enough time in this place, and you might just start to believe them. But look at me, preaching. And when I'm only here to serve. Anything to trade, true soul? Dobra. Masz dużo rzeczy. Przeciwnikowi premię do testów ataków. Ataki bez broni. Ciężki pancerz. Wieczyste oddanie. Wyrecytuj swoją przysięgę, aby zyskać jeden ładunek mocy przysięgi. Całkiem spoko. Podnoszone. Dobra, to też jest ciężki pancerz. Też jest ciężki pancerz. Zyskaj premię do rzutów obronnych. Nic ciekawego. Glewia. Kolejna glewia. Opór dwuręczny. Bezpudłowiec. Kusza ręczna. Magiczny pocisk. Wywoływanie poziom trzeci. Całkiem spoko. Trochę lepsze obrażenia niż... Może nie dużo lepsze, ale... Nie, lepsze, bo to obrażenia 5 do 10 chyba nie ma pod uwagę... Nie, ma też pod uwagę obrażenia od mocy, to są całkowite. Całkiem spoko, bym powiedział. Moglibyśmy to kupić Gale'owi, ale on nie ma w tym biegłości. Kostur. Ognisty pocisk. Ciekawe. Dobra. Kirys. Siostrzanych sideł. Egzotyczny materiał. Dodaj swój cały modyfikator zręczności do klasy pancerza. O, to jest całkiem spoko. Zastrzone sidła i stator otrzymuje utrudnienie do rzutów obronnych. Dopierają się twoim atakom czarom podającym unieruchomienie. Dobra. Z tych zwojów te dwa już posiadamy. Sferalne wiązanie. Weź na cel istotę nie z tego świata i zwiąż świadomość ze swoją. Będzie podążać za tobą i walczyć tego boku jako sojusznik. Mech. Zwój telekinezy. Okej. Okay. Weźmy sobie. A poza tym... Kolejna strzała. Też sobie weźmy. Kurczę. Całkiem spoko. Sporo ich już mamy. Poza tym... nie chcę mi się patrzeć tych wszystkich prostych przedmiotów.
Dobra, niech byle będzie ten. An honor, true soul. Dobra, co wy tu macie do powiedzenia? Back of the line. I'll be the first of us to swear to the general. Okay. Each pack of recruits they bring in is worse than the last. Can't trust them to sweep the stables, let alone swing a sword. Mają potencjał, wielcy wojownicy muszą od czegoś zacząć. I cyk, cyk. 33, nieźle. No doubt. Isn't for me to question them above me. I'm sure you know your business. I'll see they get all the help they need, true soul. And they'll need quite a bit. Naprawdę nie wierzę w ich. Mam nadzieję, że im szybciej znajdą się na linii frontu, tym szybciej odwalą kitę. To jest coś, co by nas interesowało. Dobra, wiecie co? Tak, tam są te diabelstwa. Pójdźmy może najpierw tam, zobaczmy co z tym ukrytym skarbem. Nick, czy ty przeżyłaś z twierdzy? Seems like a good moment to talk. Hush! Meat sounds above. Here. Czy to ty? No! Meg only small. This huge in walls above, maybe whole tower. You find meat, you share. Okay. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Dobra. Tu jest mowa o ukrytym skarbie? Chyba tak. Przejdźmy się jeszcze dookoła na wszelki wypadek. This is the spot that's marked on that map. Okej. Stalowy pazur. Cześć, kotku. These are the stalking grounds of Steelclaw, Furless One. Tread lightly. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. Pełzający szkodnik nazywają się kijanki. Their name matters not. Merely their demise. I braved lapping waters and leaking ships to find this prey. I butchered many and will butcher many more. But this one I toy with. I slice, I tear, and when the time is right, I will bite its head off and bathe in its innards. Wiesz chyba, że ta kijanka jest martwa, co nie? Lies, it merely pretends. But I'm a patient hunter. I will wait for it to stir, and then I will strike. Now I must return to my prey. It has been too long since it felt the bite of fear. Zdecydowanie jest nieżywa. Drzwiczki dla kota. Myślę się, że może na dole coś można zobaczyć. To jest jakieś zapasowe zejście?
Zobaczmy, tutaj jest chyba jeszcze jeden kupiec. Nie, to też w sali głównej. Dobra, na razie nie chcę wchodzić do sali głównej, bo domyślam się, że to odpali jakieś, jakieś zdarzenie. Chodźmy jeszcze raz do tego miejsca. Zastanawiam się, czy tędy można pewnie jakoś wejść, ale raczej nie. A nie, jakoś to chyba jednak jakoś na zewnątrz. Dobra, momencik, jeszcze raz. Pęknięta ściana. Nie zauważyłem. Dobra. Do dzieła. A zapomniałem, że już nie masz tej niszczącej. Niszczącej tej, ale nadal zadałaś całkiem niezłe obrażenia. Dobra. A ty, Will, możesz to nieziemsko uderzyć? Co, to tyle? Nie było warto. Okej. Okay. To zostało siłą zaciągnięte do tych drzwi. We did as we was told, General. Followed every order. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Us? No, no, it was Minfara. She got the orders. She... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Te gobliny. Kogo to obchodzi? Zachowaj milczenie i obserwuj dalej. Mercy, General! Please! General Thorne? Let our newest arrival speak. You have seen what these creatures are capable of, and you have seen their inadequacies, isn't that so? What is your judgment? You know I'm loyal! Tell him! To, że jesteś lojalny, nie oznacza, że jesteś przydatny. So, tell the general how the goblins served our cause. Po prostu ich zabicie? Są nic nie warci? Możemy próbować ich ocalić. Albo widziałem, jakie potworności uczynili w imię Absolutu. W sumie to jest prawda. Thank you. I'm glad someone noticed. I'm sure they were very enthusiastic. But zeal without efficacy is for children. Not servants. We are too close to the ending and the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Hehehehe.
Oh. Nie podobało mu się to. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Ona już nie wstanie. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Skiń uprzejmie z głową. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's sake! Wypryj sobie flaki. Możemy puścić ich wolno, ale to wyglądałoby podejrzanie. Żadna z tych opcji nie wygląda dobrze. Bym pomyślał, powiedziałbym tak, zabiję ich na zewnątrz, potem wyszedłbym na zewnątrz ten i potem bym po nim powiedział, dobra, teraz uciekajcie. Ale skoro to mamy zrobić przy nich, to my... Ani słowa więcej, Nat, nie ważcie się oddychać. General that cannot be killed, but his followers are flesh and blood. We must learn more about his power. Yeah. Śmieci na sprzedaż? Notka osobista. Dasz sobie radę, Racha, będziesz najlepszą, najwierniejszą, jaka w ogóle ona bla 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 bla. Dobra, moglibyśmy próbować ich puścić. No jak dla mnie to by wyglądało co najmniej podejrzanie. Mamy tutaj ważniejsze rzeczy do zrobienia niż uratować grupkę bezużytecznych goblinów. Nadal musimy znaleźć, gdzie są diabelstwa. Dobra, chyba na górę trzeba iść, tak? Czekaj, tam były jakieś plany inwazji? Plany inwazji na wrota Baldura? Mapa Wrót Baldura pokazuje górne miasto, dolne miasto i zewnętrzne miasto, aż po smoczą przeprawę, a także szarą przystań i przebiegły bieg. Bla bla bla. Notatka podyktowana skrybiem Tusowi oraz przez generała Ketreka. Kolitka. Zidentyfikowaliśmy obecnych przywódców druidów cienia. Właśnie. Była w...
U druidów była cała kwestia z druidami cienia, o którą się w ogóle nie dotknęliśmy. Ale dało się to zrobić. Okazuje się, że tamta facetka od kobry, ona tak źle się zachowywała, ponieważ była w zmowie z druidami cienia. Tam była cała, jak to ująć, konspiracja, no, której nawet nie dotknęliśmy się. A okazuje się, że była dosyć ważną rzeczą. Dobra. General Thorne's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Even you, Disciple Zrel? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. No cześć. The goblins. Tell me how they suffered. No, better yet, show me. Her mind enters yours abruptly, flickering across your memories in a blaze of excitement. A pool of warmth spreads through your mind as she settles on the memory of you commanding the goblins to die. Oh, I like you. That was inventive and efficient. Hmm. Nawet dziecko by to potrafiło. And what a fine child it would be. But you didn't come here to tear the wings off insects. You came here to answer the Absolute's call. Let's see what you're made of. She parts the folds of your mind again, touching your wants and hopes, tasting them. Hmm. Every emotion soaks into her mind's palate. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. Hmm, to niedobrze. Odwróć jej uwagę myślami o uczuciach wobec posępnej. Cyk, cyk. You took pity on one of Shah's sorry little followers. Or was it genuine affection? Let's take a closer look. With the Absolute, your fantasies can become more real than flesh. The pleasures of the mind can surpass those of the body. I have already been blessed to stand in her presence. It was bliss. She gave me everything I wanted. Wszystko? A czego dokładnie pragniesz? To take without asking, to feel without doubting, and to kill without consequence. In a word, freedom. Hmm. Brzmi dobrze. Jak mogę dostać to, czego chcę? By serving General Thorne. I have a mission for you. That's it. Play along. The closer you can get to the general, the closer you'll be to the answers you seek. Hmm. Czy to prawda, że generał Thorne jest nieśmiertelny? Indeed. The Absolute's love for him has made him more than mortal. He is unstoppable. Służba jest celem mojego życia. Co mam zrobić? There is a relic that General Thorne requires. He sent his most trusted advisor, Disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorne family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there. Aid Balthazar if you can. And bring the relic home. Hmm. A jeśli Balthazar nie żyje? Death would not silence Balthazar for long. But dead or alive, he is lost. Whatever has become of him, it is the relic that matters. Hmm, czym jest ten relik, który kazano mi odnaleźć? A powiedziałeś, że straciliście kontakt, co to znaczy? And I accompanied him. It was destroyed shortly after he left Moonrise. Hardly a surprise.
We're protected here, but outside the shadows are hungry. Czym jest ten relikt? It is something that General Thorm desires, and that he has ordered us to retrieve. That is all you need to know. She's suddenly nervous, on edge. Talking about the relic makes her anxious. Rozmowa o tym relikcie budzi w tobie niepokój. Dlaczego? I am in awe of the power the relic must hold to be of such importance. General Thorm will not leave Moonrise without it. Rozumiem. Jestem gotów. The shadows around the mausoleum are deep and hungry. You'll need a moon lantern to survive them. Take one from Balthazar's chambers. But don't pry. The last person who snooped into his secrets lost their head. I believe he uses it as a chamber pot. Mało mnie obchodzi Balthazar i to, co mi zrobi, jeżeli okradnę cały jego pokój. Dobra, pytanie tylko, gdzie jest jego pokój? Gdzieś tutaj? Tak. Pewno chce się dostać tutaj, tak myślę. Momencik, a co jak przyjdziemy dookoła? Tutaj? Ta. Okej. Księżycowa latarnia. Znaczy się tego już nie potrzebujemy. Akolitom ku przestrodze. Uwaga, akolitom wolno wchodzić do moich komnat wyłącznie w celu pobrania księżycowej latarni. Nie buszować po mojej bibliotece. Może i absolut docenia wasz zapał do nauki, ale moje regały nie. Wszelkie próby wypożyczenia ksiąg należy przekazywać z wyprzedzeniem, licząc na wszelkim prawdopodobieństwie ich odrzucenia. Jeżeli ktoś chce zdobyć informacje o truciznach, niech nawet nie myśli o czytaniu tutaj jakiegokolwiek księgi na ten temat. Mogą one zawierać więcej wiedzy niż zwykle zapewni. Na słowo pisane. Pamiętajcie, celem absolutu jest lepiej celem absolutu lepiej służy bijące serce niż zatruty umysł. Jeśli jednak wybierzecie śmierć, dopilnuję, abyście na dół. Bla bla bla. Okej. Okej, czy to nas trafiło? Nie, to obudziło te zombiaki. Dobra, pozbądźmy się ich szybko. Tylko dwóch ich jest. Prevail.
Jeszcze żyjesz? Pięknie. Dobra. Człowiek rzucający czar. Okej. Open up. Myślę się, że być może te zwłoki mogą w nieskończoność się otwierać. These boots have seen everything. Time to pack it in for the day, I think. No co ty? Jeszcze żadnego krótkiego odpoczynku nie zużyliśmy. No, ciekawe rzeczy. Jakaś dźwignia. Dobra, możliwe, że trzeba by przeczytać zapiski. A to jest to jakaś ciężka skrzynia. With a flick of the wrist. Dobra. Cyk. Płaszcz derywacji. Gdy zatrujesz wroga, zyskujesz punkty wytrzymałości. I w sumie ty masz zatrucie, tak? Ty możesz tego użyć. Za tym ładnie pewnie będziesz wyglądać. No powiedzmy, że okej. Księga zamknięta na zatrzask. Grawerowany dysk Gitianki. Disk is formed from slate and engraved with Githyanki writing. It closely resembles the disk that Lazel deciphered. This time, the symbols easily resolve into coherent words and sentences. The story of Orpheus further unfolds. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Gestil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver. That his flesh was torn and fed to the great red dragon, Ephelaman. Vlakith's faithful roar out this tale. But beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from Vlakith's tyranny. Praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise be to your son, Orpheus, the true heir, Prince of the Comet. The chapter ends there. This disc might be of some interest to Lazel. Zdecydowanie pokażemy jej to. Dobra, a księga zamknięta na zatrzask? Myślałem się, że... To rejestr działań jednej z nekromantek Baltazara. Kresy, kości, wnuk, sprzęt dwóch dekadni. Dobra. What path lies before me? Dobra, gdzie są te zapiski osobiste? Zapamiętać, założyć odpływ pod półką z księgami o medycynie konwencjonalnej. Krew marnuje się, spływając przez kamienne płyty, a w dodatku rdzewieją od niej kolce pod spodem. Zignorować, od zapachu krwi mam bardzo przyjemne sny. Okej. Okay.
Zamówienia dla następnej karawany. Cokolwiek z Mordekaina muszę nadrobić. Ostatnie wydarzenia, żadnych, które wolę spędzić stulecie w niewiedzy. Okej. Okay. Pergamin z ludzkiej skóry, otrzymujeń kost jak żaden inny. Pozyskać od któregoś z akolitów. Nowy egzemplarz śmierci szybkiej, a nagłej. Obecny jest mocno nadpalony. Otwarte. No tu mamy. Odpalony modlitewnik. Moja mroczna bogini, bla 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 bla. Pytanie, czy ten... Tędy będziemy w stanie wyjść tutaj. Ciekawe, czy nikt się za to nie obrazi. 30, okej. To było zmarnowane, nie zauważyłem, jak trudny to jest ten. Co gdybyśmy użyli kołatki? Dobra, szybko coś wywalmy, na przykład to. Lost in thought. Gdzie chcemy to otworzyć? Tak. Another step forward. Stand, soldier. These are the general's private quarters. Wait. Something in your scent is familiar. Perswazja. Zwiedzam po prostu wieżę. Nie ma złych zamiarów. 6 tylko. Ale nam. Łatwo uwierzył. You stumble into trouble like a stray pup. My own litter were the same. But they are long dead now. Mind where you stray, lest I send you to join them. Okej. Plany inwazji, Sowa skrzynia, niewysłany list. Dobra, ciekawe, czy jak wyjdziemy, to cię obrazi. Wiadomość od Grotcha. Generale, zważywszy na to, czego dowiedzieliśmy się z moich badań o artefakcie Gitów. Zdobycie go powinno być dla nas absolutnym priorytetem. Moc zamknięta w tym artefakcie może dać nam niewyobrażalne możliwości, ale jeśli wpadnie on w ręce wrogów obdarzonych choć drobiną rozumu i determinacji, wszystkie nasze plany i zamierzenia mogą obrócić się w niwecz. Ciała kapitana, którego osobiście wybraliśmy do kierowania ekspedycją poszukującą artefaktu, nie znaleziono we wraku na Nautolido i fakt ten poważnie mnie niepokoi. Znajdźcie artefakt Lord Gortash. Dobra, spróbujmy jeszcze ten dziennik, że się obrazi, jeżeli spojrzymy na niego. Większość testu wyblakła pod wpływem czasu, ale fragmenty, które się zachowały, wskazują na jakiś rodzaj rytuału inkantacji. Okej. Something about taking on the apostle's form. What is Catherine Thorn planning? Dobre pytanie. Dobra, nic więcej tu nie róbmy. No okej, okay, ale to jest ciekawe. Dominacja mózgu Nestora.
poufne. Notatka podyktowana skrybie Jantusowi przez generała Ketrika. Plan młodego Gortasza, aby zniewolić ilitycki mózg Nestora i uczynić z niego marionetkę kontrolowaną przez koronę Karusa, przebiegł niemalże bez zakłóceń. Pomijając niewielkie opóźnienie spowodowane sporami o przywództwo wśród sprzymierzonych z nami Bhalitów, słabym punktem z całą pewnością jest podział na tyrańskiej kamieni. Był oczywiście konieczny, żeby zapewnić pomoc moją i kultu mordu, ale z czasem doprowadzi do rozpadu naszego kruchego sojuszu. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie trzy natryjskie kamienie powinny znaleźć się w ręku jednego przywódcy, najlepiej moim. Ale dopiero gdy wszystkie strony wniosą swój niezbędny udział, Gortasz obawia się, że wzmocniony mroczną energią korony mózg, który nazwaliśmy absolutem, ewoluuje w końcu w istotę znacznie trudniejszą do kontrolowania. Jeśli się nie myli, pilna staje się konieczność zgromadzenia całej mocy natryjskich kamieni w jednym ręku. Tym bardziej, że Ever Gortasz z całą pewnością poszedł do tego samego wniosku. Okej, to jest bardzo ciekawe. Gortasz to chyba ten lord z bardzo sławny z Wrót Baldura i wygląda na to, że Ketrik z Gortaszem stworzyli absolut i że to był głupieżca umysłu? Mózg kontrolujący? Ciekawe. Dobra. Możemy to przeczytać? Bad behavior caught this guard's eye. What do you have to say? Spróbuj się wyłgać. You've convinced them for now, but transgress again. Yeah. Myślałem, że będziemy mogli przynajmniej przeczytać. Ale nie. Dobra. To na razie tyle. Niewiele więcej osiągnęliśmy w tym odcinku. Musimy jeszcze poszperać tutaj. Poszukać tych zaginionych diabelstw. Domyślam się, że pewnie są gdzieś w piwnicy. I nimi się zająć. A potem, no cóż. Potem chyba wrócimy jednak do tych mauzoleum. Nie wiem, czy to już jest ten moment, przed którym mnie ostrzegał Banan 200, czy nie. Ale wszystko wskazuje, że powinniśmy się tam teraz udać. Więc to zrobimy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.